Już 5 października Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zaprasza na FH 2013, czyli Festiwal Niezależnych Filmów Fantastycznych i Horrorów. Tym razem projekcje filmów odbywać się będą w bielawskim Art Inkubatorze w kameralnej sali kinowej, jednak z lepszą jakością obrazu i dźwięku, co z pewnością spotęguje jakość odbioru. Zgłosiło się prawie 40 filmów, z tego wybraliśmy taką najlepszą 15. Też mieliśmy dylematy związane z tym, gdzie zaczyna się granica horroru, a gdzie kończy się thriller, ponieważ filmy często były jakby na pograniczu tych dwóch gatunków. W związku z tym bardzo długo trwała kwalifikacja tych filmów. W tym roku gościmy w jury szczególne dwie osoby. Osoby, które są związane z polskim filmem fantastycznym, a przede wszystkim z polskim horrorem. Szczególnie chodzi tutaj o Iwonę Bielską, która zagrała w jedynym do tej pory prawdziwym polskim horrorze, który się nazywa Wilczyca. Przy okazji około godziny 20 odbędzie się spotkanie z jurorami. Drugim jurorem jest Wojciech Duriasz. Oboje aktorzy teraz są znani z serialu Przepis na życie. Natomiast Wojtek był człowiekiem, który grał w pierwszej polskiej produkcji fantasy Wiedźmin. O godzinie 17, 6 października, to jest taka ciekawostka, pierwszy film Nosferatu, pierwszy film horror, pierwszy film o Drakuli, Nosferatu, Symfonia Grozy. Tym razem film, kino typowo nieme, film niemy. Kultowa wręcz produkcja, jeżeli chodzi o tak zwany niemiecki ekspresjonizm. Film z muzyką na żywo. Wiadomo, że w kinach, kiedy królowało filmy nieme, pojawiali się tak zwani taperzy, którzy na bieżąco grali i muzykę przegrywali na pianinie. Tutaj mamy cały zespół, zespół Czerwie, który ten film prezentował już na wielu festiwalach. Właśnie ze swoją muzyką jest to bardzo ciekawa propozycja, nie tylko dla miłośników filmu, ale również dla miłośników fajnej, etnicznej, folkowo-teatralnej muzyki. Serdecznie zapraszamy. Karnet kosztuje 7 zł. Jeżeli ktoś kupi karnet 7 zł, wchodzi na obydwa dni festiwalowe, czyli 5-6 października, plus film Nosferatu, Symfonia Grozy. Natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć sam film, cena biletu 10 zł już do kupienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Serdecznie zapraszamy. Festiwal rozpoczyna się już w tą sobotę i potrwa do niedzieli. Wszystkich amatorów kina fantastycznego serdecznie zapraszamy.